czyszczenie tyłów to robota SS i Gestapo. Interesów niemieckich dzisiaj, proszę Państwa, nasze radio to KFM Euroconcita, Barbie Baby Lunch from Extra, o manipulacjach, o ludobójstwie, o mordzie, oszustwo, złodziejstwo, reprywatyzacja dzika, złodzieje mieszkań. No i tutaj też to, co w tych sąsiednich audycjach radia, to KFM Euroconcita, Barbie Baby Lunch from Extra, słyszą Państwo, co Hanka wyczynia. No przecież prezydent Warszawy. Zastrasza, tak samo jak kiedyś, dwa lata temu, spółdzielnie Sław zastraszały mieszkańców, wyzywały od debili, że no w ogóle, żeby wyrzucić się z mieszkania, to cokolwiek, cokolwiek, czy może od czegokolwiek tak robili Żydzi i tak zrobili w przypadku Jezusa Chrystusa. Przecież go aresztowano wtedy, kiedy nie było świadków, go aresztowano wtedy, kiedy ciemno było, ani jeden standard, a tego było 312, nie był zastosowany w przypadku aresztowania Jezusa, podejście go i pochwycenia syna Jahwe. A wydało się, że spółdzielnia Sław zorientowała się, nie mamy dobrego czasu, żebyśmy przejęli kamienicę, żebyśmy przejęli mieszkanie, lokal. No to cicho, szabo, nam coś się nie udało. I proszę bardzo. Czy to wręcz powodzi sztandarów hitlerowskich, z czerwieni ze swastyką. I podpis cenzura usunęła. Dlatego, że był pod 1 maja 1938 roku, czy 1939. Ulica Saska, Warszawa, Saska 42. No, mieszkańcy Saska 42. Uprzejmie informuję, że kilka miesięcy po śmierci Janka Macieja Witka spółdzielnia Sław szybko zorientowała się, że ma zły czas. Czas oczyszczaczy kamienic. Zły czas. I choć już na drugi dzień od śmierci, po śmierci Janka Macieja Witka spółdzielnia Sław usiłowała tu wejść, no to myślała, że jeszcze jej się to uda. Naukowe, tak, no niestety mają zły PR, przeszkodzili sami sobie, bo tutaj Lidka Lipska był biegły sądowy, poszła do tej wiceprezesowej spółdzielni Sław i jej to powiedziała. Czy pani zależy na tym, żeby pani miała zły PR, że pani jest złodziejką, a to było jeszcze, proszę Państwa, złodziejka do kwadratu. Okazało się, Janek Witek, jak jeszcze żył, powiedział, nie dać Żydowi tego mieszkania, nie dać Żydowi tego mieszkania, bo miał długi, bo miał zaległości 35 tysięcy. Czyli czarny PR dla wiceprezesowej spółdzielni Sław. No, sprawa do prokuratury. Ja mówię, Lidka Lipska, idź do prokuratury. To szybko. Bo pani sprzątaczka wszystko opowiedziała. Co sprzątaczka powiedziała, którą albo zwolnili, albo ze strachu sama się zwolniła. Proszę Państwa, jak Hanka Gronkiewicz-Walc zastrasza teraz tych świadków, którzy mają się zgłaszać. To też w sąsiedniej audycji. Radio to KFM, Euroconcita, Barbie Baby Lundstrom Extra macie. Dobrze, że nie daliście tu wejść, powiedziała sprzątaczka. Przecież dobrze, żeście kluczy nie dali. Przecież oni chcieli tu wejść. No właśnie. Być już coraz bardziej. A pani wiceprezesowa spółdzielni Sław kłamała, że ona nie wie, kto te druty wkładał, te belki do zamku w Bolce. Ona nie wie, to się dowie, to się dowie. Są świadkowie, jest monitorowane to wszystko i wcale nie złośliwie, tylko tak jak było. Premierem Izraela, która kosztowała Niemcy 100 miliardów dolarów, i żeby tylko Żydzi nie sprzeciwiali się używaniu przez Niemców określenia naziści. Musimy tutaj kończyć, czas nieubłaganie nas goni. Profesor Wiesław Wysocki, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję również. Reklama. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem bardzo dziękujemy. Także proszę stosować Aloes i zapraszamy do oglądania naszych programów w kanale El Mercedes YouTube.com, Wiesiolandia Plus YouTube.com, Elhof Art 2000 YouTube.com, Blue Art 2000 YouTube.com, El Mercedes na Daily Motion, El Mercedes i całe mnóstwo na Google Plus. Serdecznie zapraszamy.